Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Sonic Heroes na PC. I dziś będziemy kończyć praktycznie Team Rose. Tak, będziemy kończyć Team Rose. Będziemy już ostatnie dwa poziomy, czyli... Dwa zony, tak jakby, czyli Hank Castle i Egg Fleet. Okay, here we go. No i gitara. Hank Castle pierwsze. Hank Castle swoją drogą jest strasznie króciutkie. Teraz patrzcie. Teraz będzie creepy. I think we're lost. Big jest creepy. Dobra. Ale Hank Castle, no jak mi się zaczynamy praktycznie, no troszeczkę po Sonic, po Team po Team Sonic i Team Dark. Okej, okay. Nie wiem co się stało. Myk. To było bardzo niebezpieczne. Ale... To było niebezpieczne akurat. Dobra. Nie, w zasadzie to już... będzie tyle. Pomyliłem się! Ups! What the? Błagam, że to lecę, błagam, że to lecę, błagam, że to lecę, błagam, że to lecę. Dobra. Jeszcze raz. Pomyliłem się i to nie była ta wieża. To nie była ta wieża, którą chciałem. God. To nie było zamierzone. What? Tak samo jak to nie było zamierzone. Okej. Małe trudności techniczne na początek. Dobra, i teraz, żeby tylko nie skrzanić znowu. Dobra, czyli... To będzie... tu. Tada! Speedruny mnie czegoś jednak nauczyły. Minuta. We're like awesome. Easy. Błagam, że to się nie schrzani nagranie, bo to jest po prostu epic. Teraz Mystic Mansion. Poszło bardzo szybko. Okay, alright, let's go. Let's go. We can do it. Wow, ale mi się dziwne... Ale mi dziwnie skoczyło przez chwilę.
A zawsze jak robię głos Shadowa, to tak... Nie wiem. Znika kompletnie, jakbym w dźwięku nie wydała żadnego. Halo? Halo? Mystic Mansion? O ty. Dobra, frogi. Frogi. Nasz Bóg Big the Cat nas tu ochrania. Nie boję się, gdy ciemno jest. Bóg Big the Cat prowadzi mnie. Dobra. Pyk. Dobra. To jest bardzo sprytny sposób, żeby szybko biegać bigiem. Przed tym jak dotkniecie ziemi, żeby po prostu parasolki użyć. To jest po prostu niezły boost. Myk! Na cholerę mi to w ogóle... YOLO. Siup. Omijamy ich w ogóle. Tu wolę nie ryzykować akurat. W ogóle pozdrawiam jednego z moich widzów, który jest największym fanem Amy, jakiego kiedykolwiek widziałem. Pozdrawiam cię, Ray. Raycraft. A propos też tego, że nie było Bingo Highway, bodajże, w poprzednim albo jeszcze poprzedniejszym odcinku, to postaram się dograć ten poziom. Easy. Słyszycie? To chyba był ten, co nie? No dobra. Bo to już jest tu. To będzie szybki odcinek. Chyba, że mi Eggfleet i... Jak to się nazywa? Eggman Fortress? Nie, Final Fortress. Mi szybko zajmie. Długo. That was good. That was good. Uwielbiam gościa, który... Nie, nie, to nie był sam. Gość, który w tym... A, chwila. Mustache, monkey, you tip-chuck, hula, and froggy did it. What if I did, then what? Swoją drogą, bardzo się myliłem o Chocoli. Otóż Chocola to jest brat bliźniak Cheeza. Także tego bardzo się myliłem. Także tego. Bardzo się zdziwiłem, jak się o tym dowiedziałem, no ale już teraz. Już teraz wiecie. Ale co ja chciałem powiedzieć? Aha, że gość, który pod... O, Jezu. Który podkłada tu Biga, głos Biga, to jest ten sam człowiek, który podkłada głos Duke Nukemowi. Nie wiem, czy to mówiłem w Let's Play Sonic Adventure, ale... Tak. Także tego. Oh, shit. No. Przyzwyczaiłem się trochę do Chaos Control i myślałem, że będzie Chaos Control. Pyk, 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 pyk. Ale to jest fajne.
O. Enough already. This is only the beginning. My turn. No i Big ma coś podobnego jak te roboty. Tra. I tu się kończy walka, tak by the way. Don't get too excited, boys. Those were the easy ones. Mówiłem, że ten odcinek będzie krótki. It will be very short. Is it finished? Nope. Jeszcze ostatni ząb, Froggy. Kurde! Dlaczego ja mylę teraz Frogiego i Biga? Dobra, Eggfleet. Let's just end this. Once and for all. W każdym teamie to jest epickie. Nawet jeśli ten Big tam to jest epickie. I zaczynam od połowy poziomu. Więc tak. Oczywiście od następnego poziomu... Od następnego odcinka będziemy już... będziemy już robić... Będziemy robić Team Chaotix, które będzie już ostatnim teamem. No i później final. Aha. I Team Chaotix też zbytnio długo nie zajmie. Aczkolwiek na pewno dłużej niż zajął mi Team Rose. Tam już możliwe, że wrócimy do konceptu tylko jeden zoom na odcinek, ale pewności nie mam. Siema. Aha. Daj. O, tarcza, jak miło. Ło, wszyscy dostali, ale fajnie. Dobra. Let's just do it. O tym nie pamiętam. Dobra. No i wtedy... Shadow the Hedgehog najprawdopodobniej. Aczkolwiek... Nie jestem pewien, czy Shadow the Hedgehog od razu będzie. Po tym. Będę się musiał jeszcze bardzo przygotować. Jeśli stwierdzę, że mi się po prostu nie uda to przygotowanie, to wtedy zrobię, albo jak skończę to przygotowanie, o którym myślę. Zły przycisk. Jeżeli po prostu mi się nie uda, albo uda, to wtedy będzie dopiero Let's Play Shadow the Hedgehog. Chciałem po prostu ten let's play zrobić perfekcyjnie. Jak najbardziej. Jak najlepiej się da. Jestem jedynym człowiekiem, który chyba lubi tą grę. No dobra, może jest paru. Ło! No, to chciałem zrobić. A i tak będzie A. Bo to Team Rose. Dobra. Jeszcze tyle pierścieni dostaję. Ile mam żyć? 3. Okej. Okay. Myk. No nie. Dlaczego tu jest tyle pierścieni? Jeszcze powinna być taka jedna wielka platforma z dodatkowym. Z milionami dodatkowych żyć. I po prostu jestem w domu. Ta. Ja sobie jeszcze nie wiem, że nie zrobiłem synchronizacji. Tu
Dół, góra, dół, góra. Dammit. O, o. O, to jest fajna rzecz, która tylko występuje w Team Rose i Team Dark. Team Rose i Team Chaotix, czyli Canyon, który nas podwyższa naszą wysokość, jak na niego walniemy. Co ja właśnie powiedziałem? Nie, myślałem, że zaskoczę. Co? Numera? Udało mi się! What the hell? Może nie tak dokładnie jakbym chciał, ale... ale udało się. Dobra, teraz Cream. I już, end. Byłoby szybciej, gdybym nie zginął, ale dobra. Łoki, no i teraz Final Fortress i... Egg Emperor. A jednak B. Okej, jestem lekko zszokowany. Gimme this stage. I'm coming for ya, Eggman. Trzeci raz w tym let's playu. Tak właściwie. Znaczy nie jest trzeci raz, że boss, tylko że wiecie, no, trzeci raz, że historia i... no. Także tego. Eggman. Okay. Ło, tak mi nie rób. Ło. Dammit. Nie lubię. Nie lubię po prostu w Team Rose tego ruchu dziwnego. A mogę po prostu tak zrobić? Nie. Dobra. O-o! Dobra, było groźnie. Dlaczego tu są w ogóle rzeczy dla innych teamów? W sensie, że był Triangle Jump. Znaczy tak, w prototypie jest Triangle Jump dla Amy, ale no, still. Gościu, to ja rozmawiasz z Bogiem. Tutaj Bóg jest. Halo. Jak ty w ogóle śmiesz bić Boga? Biga de kata. Nie wstydź ci. Po prostu nie wiem, no spaliłbym takiego gościa. O-o. Maybe he doesn't like his neighbor much. Maybe he doesn't like neighbors much. Oh god. To było piękne. Cream właśnie powiedziała, może nie lubi zbytnio sąsiadów. To było piękne. To było piękne. To było naprawdę piękne.
Kim. What the? Okej, okay, o tym nie pa... Jest. O tym nie pamiętałem. Nie tu. Ej, mi wspomina Egg Carrier. Nie ma laseru. Teraz? To było easy, bo byliśmy w jakiejś jednej trzeciej poziomu. No i teraz ostatni boss, Team Rose i później Team Chaotix będzie. Oczywiście nie w tym odcinku, tylko w następnym, znaczy w następnym sezonie, tak jakby, ale do... Skąd Eggman zna w ogóle imię Biga? Uwielbiam tą muzykę. No i już gitara się swoją drogą. Team Rose jest jedynym teamem, w którym Eggman nie ma swojej tarczy, tak jakby. Znaczy, fizycznie on ma, ale nie działa ona. No dobra, może działa. Ale nie do końca, jak widzicie. Nie, kurde! Goddammit. Co wy robicie? Dobra. Gdzie wy lecicie? Dobra, let's do it. Po prostu mu w pierdziel spuszcza. Zaraz ten boss będzie pokonany. Nope, it's over. Dobra. I koniec. Easy. Dokładnie. Tym miłym akcentem kończymy odcinek. I tym miłym akcentem kończymy ten odcinek Sonic Heroes. I kończymy też Team Rose, więc
Zobaczymy się następnym razem w Team Chaotix już za tydzień. W niedzielę. Nie wiem co będzie, nie pamiętam. Ja sorry, nie pamiętam. A więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!